Roman Paulo Sousa będzie selekcjonerem reprezentacji Polski jeszcze przez jaki czas? I wiesz pewnie, do czego nawiązuje. Znaczy, Paulo Sousa ma jasno sformułowany kontrakt. Mianowicie pracuje do momentu udziału reprezentacji Polski w imprezie, która kończy się finałami w Katarze. Listopad, grudzień 2022 roku. Natomiast to trzeba oddać Zbigniewowi Bońkowi, że on dobrze to zapisał. Jeśli Polska nie byłaby w barażach, kontrakt uległby zamknięciu z dniem 31 grudnia 2021. Skoro uczestniczymy w barażach, kontrakt de facto trwa do końca marca 2021, ale oczywiście jakbyśmy przeszli baraże, on automatycznie... 22. On automatycznie przedłuża się do mundialu, więc no na pewno Sousa będzie pracował do końca marca. Natomiast no, przedziwny jest to tydzień. No, chcesz, rozumiem, nawiązać... To nawiązuje do doniesień brazylijskich mediów, które i generalnie przedstawicieli tamtejszego klubu, który jasno artykułuje, że Paulo Sousa jest jednym z głównych kandydatów do objęcia stanowiska, kiedy ma ważny kontrakt. I co, ja myślę, co z tym zrobić? Ja myślę, że to jest... Trochę takie przygotowanie, dla mnie przynajmniej, w razie gdyby nie udało się awansować poprzez baraże na Mistrzostwa Świata, kontrakt ulega rozwiązaniu i wtedy jakby Paulo Sousa już ma gdzieś tam przygotowane przez menadżerów, ma sytuację, gdzie może po prostu od razu zmienić tak zwane barwy klubowe, od razu objąć zespół klubowy, nie tracąc płynności pracy trenerskiej przy tym. Natomiast wydaje mi się, że na ten moment, że to się nie wydarzy, że nie będzie momentu jakby zerwania kontraktu. Nie wydaje mi się, żeby to było na ten moment możliwe, że tak się stanie. Natomiast, że to jest po prostu tylko i wyłącznie przygotowanie pod pewne rzeczy, które mogą ewentualnie się zdarzyć w razie niepowodzenia. Ale Roman też uważa, że jest to chaos medialny, obliczony właśnie na to, żeby później Paulo Sousa przejął stanowisko. Nie ma chaosu z punktu widzenia Sousy, czy w szczególności jego menedżera. Oni działają w zaplanowany sposób. Tak? Jego menedżerem jest Hugo Cajuda, który jest bardzo aktywny na rynku w Ameryce Południowej, który doprowadził do zatrudnienia przez Palmeiras Abela Ferreiry, który rzeczywiście ostatnio, jak tylko śledzi się jego Instagram, to widać, że on tę Amerykę Południową cały czas zwiedza, odwiedza i celebruje. Poprzez Instagram też wysypał się z kontraktem dla Paulo Sousy w Polsce. Dokładnie, bo dziennikarze do ostatniej chwili zastanawiali się, kto co jak, a on tutaj zamieścił taki obrazek na Instastory Pałacu Kultury w przeddzień jakby ogłoszenia Paulo Sousy przez Zbigniewa Bońka. Hugo Cajuda to jest menedżer, który nie ma przypadku w jego działalności, prawda? Nie ma przypadku, wydaje mi się, w tych informacjach wokół Paulo Sousy, które pojawiają się przed Euro, Fenerbahce Stambuł, jesienią Aston Villa, czy teraz Flamengo. Czy mi się to podoba? Nie do końca, bo uważam, że gdzieś to zaburza przekaz. Bo to, co mówi Maciek, to wczoraj miałem przyjemność rozmawiania z trenerem Engelem, a wcześniej z trenerem Piechniczkiem. I oni uważają, że jakby trener reprezentacji Polski powinien się tylko i wyłącznie koncentrować na reprezentacji Polski, prawda? Brazylijskie media podają w ogóle, że wysłannicy Flamengo spotkają się, czy spotkali się z Paulo Sousą w Lizbonie, prawda? On jest wymieniany wśród trzech najbardziej jakby gorących nazwisk dla Flamengo. A powiedzmy sobie szczerze, czym jest Flamengo? Flamengo to jest największy klub brazylijski, największy, mający wielką tradycję, klub, który w 2019 roku wygrał Copa Libertadores z portugalskim trenerem, Jesusem. Czyli jakby ten kierunek sięgania przez Flamengo po Portugalczyka, on już został wyznaczony. Rzeczywiście wtedy Jesus doprowadził do tego, że Copa Libertadores i Mistrzostwo Brazylii po 10 latach przerwy przypadło Flamengo. Więc nie ma przypadku, że Hugo Cajuda wrzuca jakby w ten bęben maszyny losującej, ale bardzo z małym liczbą tych kulek, nazwisko Paulo Sousy. Oczywiście, to jest prawdopodobnie tak, że wrzuca, żeby ograć to nazwisko. Ja się zgadzam z diagnozą Maćka Żurawskiego, że wrzuca to nazwisko, żeby ograć na rynku południowoamerykańskim. Robią to absolutnie świadomie, bo powiedzmy sobie szczerze,
przy ważnym kontrakcie, no co najmniej do końca marca w Polsce, Souza nie jest w stanie objąć Flamengo. Dlaczego? Bo Flamengo nie może nie mieć trenera do kwietnia. Tam jest Carioca, mistrzostwa stanowe, które są bardzo poważnie traktowane, a już 10 chyba kwietnia startuje mistrzostwa Brazylii, gdzie one normalnie startują później, ale ze względu na mundial startują wcześniej. Jeszcze są mecze grupowe Copa Libertadores, a Flamengo jako wicemistrz Brazylii startuje w rozgrywkach grupowych Copa Libertadores, więc on nie może nie być do dyspozycji taki trener, czy to by był Fonseca, prawda, czy Souza, czy Valverde jest teraz wymieniany do dyspozycji Flamengo już w najbliższym czasie. Natomiast są to działania absolutnie zamierzone, żeby to nazwisko propagować. Ja sam spojrzałem w Globo, wielki portal internetowy brazylijski. Tam jest 6-7 artykułów o Paulo Souzie. Wszystkie informacje, jaką taktyką gra, jaki sztab zatrudnia, jaką ma filozofię postrzegania futbolu, co mu się udało w życiu, co mu się nie udało, jak postrzega szansę w Brazylii. Nie wiem skąd dziennikarze troszeczkę czasami może powiecie, że naciągają rzeczywistość, ale powiedzmy sobie szczerze, naciągają, bo ktoś ich do tego inspiruje. No nie ma przypadku w tym, że jest takie. Pamiętajmy też, że nie ma, jeśli chodzi o Brazylię, bariery językowej, co też jest dość istotne w tym przekazie, prawda? Absolutnie, absolutnie. Leszku, bo te spekulacje dotyczące Paulo Souzy i jego przejścia do brazylijskiego klubu też rodzą spekulacje, kto może być jego następcą. I tutaj wśród tych kandydatów wymienia się polskich szkoleniowców tylko. Już słyszałem, że są to Piotr Stokowiec, Michał Probierz, kolejność dowolna, nawet alfabetycznie tego nie układam, Czesław Michniewicz czy Marek Paprzon. Ty widzisz taki realny scenariusz, że polski trener bierze kadrę? Widzę i myślę, że taki będzie następny ruch. Widzę, ale, i dziwię się, dlaczego tam nie ma Leszka Ojrzyńskiego. Tak? Leszek Ojrzyński jest zajęty. Chociaż nie mam klauzuli odszkodowania, nie pomyślałem o tym. Widzę, że tu Roman jest przygotowany perfekcyjnie, Hugo Globo wszystko już miał wyjaśnione i wyjaśnił doszczętnie, dlatego myślę, że nie ma takiego tematu. Wiemy, w jakich czasach żyjemy i te zawsze ploteczki się pojawiają, spekulacje medialne, ale tu selekcjoner... Ciebie przypadkowe? Może i nie, to już jest działanie właśnie wielkiego Hugo, jak A ty, przepraszam, Leszku, ty masz menedżera, czy działasz nie, sam? Nie, nie. Nie chciałbyś takiego Hugo mieć u swojego boku? Nie wiem, no są też inni menedżerowie i na razie sobie tym nie zaprzątam głowy. Działam na rynku polskim i tutaj no, jakąś tam markę, może za duże słowo marka, ale praktycznie ci, co siedzą w piłce, wiedzą, kim jestem i co robiłem do tej pory, to myślę, że tu menedżer nie jest mi potrzebny, ale kto wie, jak to będzie w przyszłości. Ale podoba mi się ten sygnał trenera właśnie w stronę PZPN-u. Nie mam klauzuli odszkodowania. Czyli zgłaszasz akces, ale dobrze, zadam ci... Nie ma, to właśnie błąd zrobił trener. Ale nie ma, że przyblokować. Ale Leszku, zadam ci kłopotliwe pytanie. Który z wymienionych przeze mnie trenerów twoim zdaniem najbardziej pasuje na stanowisko selekcjonera następcy Paulo Souzy? Och, ale strzeliłeś teraz. Muszę przepić chyba. No nie odpowiem ci na to pytanie. Każdy z tych trenerów wymienionych swoje zrobił, swoją na pewno porzuć wizję ma. Porzuć kurtuazję chociaż na chwilkę. I trzeba z każdym gdzieś rozmawiać. Też jest kwestia i sztabu szkoleniowego, bo to jest najważniejsza drużyna w naszym kraju i wiemy, z czym to gdzieś się je. I każdy z tych z tych kandydatów, może poza Czesławem, który już w reprezentacji był, prawda, młodzieżowej i wie, jak ta praca wygląda, to jest jego gdzieś tam przewaga, jeśli chodzi o pracę selekcjonera, ale wiemy, znamy przykłady też z innych podwórek, prawda, krajowych, gdzie trenerzy ligowi nawet bez sukcesu przejmowali reprezentację i do tej pory są selekcjonerami, dlatego każdy ma szansę, jak jest wolny na rynku albo można z nim porozmawiać i można go wykupić, tak jak wspomniałem, bo są takie też sytuacje i to jest rola PZPN-u i prezesa, bo poprzedni prezes zafundował nam tego selekcjonera, w którego wierzymy i wierzymy, że będziemy grać na przełomie listopada, grudnia w wielkiej imprezie i tyle w temacie.